Po obronie pracy w 2009 roku pomyślałem, że takim sensownym rozwiązaniem w tej sytuacji i pozwalającym mi się rozwijać będzie próba starania się o jakiś staż, współpracę, wolontariat właśnie w Bramie Grodzkiej, w programie Historia Mówiona, bo po pierwsze ta płaszczyzna, jakby ten sposób myślenia o historii mówionej, który został tutaj zaprezentowany, z którym się zapoznałem, był mi najbliższy mojemu czuciu tego tematu. Po drugie, bardzo spodobał mi się Lublin. Ja nie jestem z Lublina, nie jestem w ogóle z Lubelszczyzny, ale spodobało mi się miasto i chciałem zostać tutaj, związać z nim swoje dalsze życie. I tym torem dotarłem na staż do ośrodka. To był chyba wrzesień 2009 rok. Po tym stażu dostałem propozycję właśnie przedłużenia i później etatu. No i tak jest, że mamy 2022 rok. Ja nadal jestem w historii mówionej. Na dzień dzisiejszy mam już chyba ponad 600 relacji nagranych tutaj właśnie u nas w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Ta tematyka jest dosyć szeroka, bo ja mam te ciągotki, o których wspomniałem na początku, związane z kulturą tradycyjną, ale też jakby szerzej z życiem wsi, bo to są i rzemiosła, dawne zawody, i pszczelarstwo. Także oprócz tych tematów związanych stricte z historią historycznych, ja lubię te okołokulturowe i one mnie ciągną i wydaje mi się, że to jest dla mnie dobre, bo pozwala mi głębiej penetrować te zaułki pamięci ludzi, dopytywać o więcej rzeczy, szerzej patrzeć na ich historię, na historię miejsca, z którego pochodzą, na kontekst kulturowy. Dzięki wykształceniu też czasami po tym, jak ktoś mówi, jakich słów używa, jaki ma akcent, jestem w stanie wyczuć, skąd pochodzi, jaka jest jego historia, skąd się wywodzi i tak dalej, więc to też wszystko się przydaje. No, przez te lata właśnie dzięki tym dosyć, wydaje mi się, szerokim zainteresowaniom, jak na absolwenta filologii polskiej i dziennikarstwa, udało mi się zrobić kilka ciekawych grantów, kilka ciekawych projektów, które gdzieś jakoś funkcjonują, jakoś żyją do tej pory w internecie i najważniejsze jest to, że ludzie z tego korzystają.